Do tej pory był znany z grobu cadyka Bidermana. Teraz o Lelowie może być głośno z innego powodu, schowanego pod ziemią. Tu się stykały wszystkie szlaki krzyżowały, które szły z północy z południa na północ i ze wschodu na zachód. Proszę zobaczyć, jaki ten jest piękny pierścień z taką dekoracją. Super zachowany. Może tak będzie. On jest, to jest stop na bazie miedzi, prawdopodobnie brąz. Będziemy robić badania specjalistyczne. Na obrzeżach wsi odnaleziono przedmioty życia codziennego i ludzkie szkielety. Cmentarzysko zostało odkryte przypadkiem za sprawą anonimowego zgłoszenia, które odebrał znany poszukiwacz. Jeden z widzów się do mnie zgłosił ze zdjęciem takiego topora. Powiedziałem mu, że ten topór może być bardzo ciekawy, z wczesnego średniowiecza, taki na kształt takich toporów wikińskich i że bardzo ważne jest miejsce, gdzie on to znalazł, a dokładnie dołek. No i ja go poprosiłem, żeby w tym dołku to zostawił. To przy wkładaniu tego do dołka znalazł tam jakieś kości. A ponadto monety z okresu Jagiellonów, ozdobne elementy nakrycia głowy kobiet czy noże. Ty, na dzień dobry, zobacz. Właściciel tego pola nie wiedział, że pod ziemią, którą uprawia, znajdują się takie skarby. Okazało się, że nie trzeba było głęboko kopać. To jest wyjątkowe odkrycie chociażby z tego względu, że nie ma takiego cmentarzyska w tej okolicy. I same cmentarzyska z XI wieku są stosunkowo rzadkie, takie dobrze datowane. Bo one są jeszcze stosunkowo bogate i mamy XII, XIII wiek, już nie wkładano jako dary grobowe różnego rodzaju ozdób. W związku z tym to jest ten okres po przyjęciu chrześcijaństwa jeszcze, kiedy no jest więcej tych zabytków w grobach, tak? Kiedy jeszcze to chrześcijaństwo się tak nie skrystalizowało. To nie pierwsze tak cenne wykopaliska i na pewno nie ostatnie. Lelów jest pod tym względem idealnym miejscem dla archeologów. Udało się w Staromieściu właśnie, w tym starym miejscu, jakby odkryć osadę, która funkcjonowała najprawdopodobniej wokół kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Gdzieś można by powiedzieć w okresie od około XII do pierwszej połowy XIV wieku. Prace na tym konkretnym stanowisku mają potrwać do końca tygodnia, ale niewykluczone, że ekipa jeszcze powróci w to miejsce. Teraz znalezione przez nich pozostałości cmentarzyska sprzed 1000 lat trafią do konserwatora. Możliwe, że będzie je można kiedyś podziwiać w muzeum w Częstochowie.